W ostatnim czasie stacja otrzymała specjalistyczne maski, chwali się dyrektor Marian Nowak. To trzeba, jak chce się oddychać, odpiąć. Przyszła nowa partia maseczek, to są maseczki pozyskane z funduszy unijnych, wielokrotnego użytku, panoramiczne. Szczególnie one przydają się kierowcom, one są z filtrami, nie parują, więc to jest bardzo cenny dla nas zakup. W sumie mamy ich blisko 200 sztuk i co najważniejsze? Ratownicy mogą być spokojni, pacjenci mogą być spokojni. W tej chwili nie odczuwamy żadnych braków sprzętowych, zarówno jeżeli chodzi o sprzęt ochronny, jednorazowego użytku, wielokrotnego użytku. Te problemy były na początku pandemii, ale w tej chwili już tych problemów nie odczuwamy. Zaopatrzenie jest systematyczne, pełne.